drodzy, jeszcze w trakcie szkoły średniej razem z moim kolegą zaplanowaliśmy, że po zdanej maturze zrobimy sobie małą nagrodę i wybierzemy się na tydzień w Tatry. Tak też się stało, matura została zdana. Spotkaliśmy się kilkakrotnie, by zaplanować dokładnie szlaki, po których będziemy kroczyć, zaznaczyć schroniska, w których będziemy spać. Kupiliśmy bilety. Niestety dzień przed wyjazdem okazało się, że choroba uniemożliwiła zrealizowanie tej nagrody, tego pomysłu. Kilka miesięcy później, już zupełnie bez planowania, spotkaliśmy się, stwierdziliśmy się, jedziemy, wsiedliśmy do pociągu, spędziliśmy fantastyczny tydzień w słowackich Tatrach. Ta historia nauczyła mnie tego, że czasami życie niesie z sobą rozwiązania, czy zmienia plany człowieka, które trzeba zaakceptować i z którymi trzeba sobie poradzić. Taka też jest nasza dzisiejsza historia, jedna z najbardziej znanych historii biblijnej, do której teraz zapraszam. Ta historia to fragment z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 9 rozdziale od 1 wiersza tak czytamy. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy polecające do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? On: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Biorąc go wtedy za rękę, przyprowadzili go do Damaszku. Drodzy, wiemy, jak kończy się ta historia i wiemy, jak wydarzenie pod Damaszkiem wpłynie na życie Saula, Pawła, jak zmieni również kształt i bieg życia pierwszego kościoła. Ale nie chcę tutaj mówić o samym nawróceniu, o tym, że Bóg może gwałtownie zareagować w życiu człowieka, ale chcę zwrócić uwagę na to, że czasami jesteśmy zaślepieni swoim działaniem. Saul był tak zaślepiony działaniem w imię prawdy, że zupełnie zapomniał o tym, komu chce służyć, jaki będzie efekt jego działania. Czystość, prawość, ale mord, więzienie dla innych ludzi. Dlatego ta historia powinna być też dla nas pewną historią przestrogi, mówiącą o tym, że w działaniu i w myśleniu, w tym wszystkim, co chcemy robić dla Boga, potrzebne jest naprawdę dużo, dużo modlitwy i dużo, dużo pokory, by pozwolić nie tylko sobie na działanie, ale by przede wszystkim pozwolić na to, by w naszym życiu działał Bóg.